LAMU, Letnia Akademia Młodych Umysłów, Radia Naukowego. Wy, młode umysły, zadajecie pytania, a ja szukam na nie odpowiedzi razem z naukowcami, badaczami świata. LAMU. Dzień dobry, dzień dobry, tutaj Karolina. Zaczynamy pierwszy odcinek nowego projektu radia naukowego pod tytułem Lamu. Mam ogromną tremę. To Wy zadaliście fantastyczne pytania. Mam nadzieję, że spodobają Wam się te odcinki. Premiery Lamu w letnie poniedziałki. W każdym odcinku kilka pytań zadawanych przez młode wspaniałe umysły i kilko rozmagających się z odpowiedziami, czasem dosłownie w pocie czoła naukowcami i naukowczyniami. Radio naukowe. Włącz wiedzę. Na początek pytanie o cegiełki budujące nas wszystkich czy da się zniszczyć atomy? Jeśli tak, to jak? Leon, lat 8. Leon pyta o bardzo ważną rzecz. Dziękuję ci, Leonie. To jest podstawowa sprawa. Pewnie to wiecie, że wszystko, czego dotykacie, na co patrzycie krzesełko, stolik, buty, chmury, księżyc, wasze ręce też składa się z atomów. Są one trochę jak klocki, łączą się ze sobą i dzięki temu się nie rozpadamy na małe kawałeczki. Tym ciekawsze jest pytanie Leona. Czy atom da się zniszczyć? O pomoc poprosiłam dr Marię Żurek, fizyczkę, która pracuje w Stanach Zjednoczonych w ogromnym laboratorium argon w pobliżu Chicago. Cześć Leon, świetne pytanie. Odpowiedź brzmi: tak, da się zniszczyć atomy. A jak? To trochę zależy od tego, co rozumiemy przez zniszczenie. Atom składa się z malutkiego jądra atomowego i fruwających wokół niego elektronów. Takich małych, figlarnych cząstek. Jeden sposób, na który możemy zniszczyć atom, no albo go tak trochę zepsuć, to oderwanie jednego lub kilku elektronów od jądra. No ale nie możemy tego zrobić rękami czy szczypcami, bo atomy, jak pewnie bardzo dobrze wiesz, są bardzo, bardzo, bardzo małe. No, i te elektrony też nie chcą być za bardzo oderwane od jądra. No właśnie, atomy są bardzo, bardzo małe. Choćbyśmy nie wiem, jak się przyglądali na przykład swojej skórze, to gołym okiem tych atomów nie zobaczymy. Nie zobaczymy ich też pod zwykłym mikroskopem. Kiedyś nawet myśleliśmy, że nie ma nic mniejszego niż atom. Teraz wiemy, że są jeszcze drobniejsze cząstki, na przykład takie jak elektron, o którym mówiła doktor Maria Żurek. No dobrze, ale to jak możemy w końcu naruszyć ten atom, odrywając od niego elektron? Skoro woli się on nigdzie z atomu nie ruszać, oderwanie elektronu może nastąpić na przykład przy zderzeniach z innymi cząstkami o wysokich energiach, na przykład z innymi elektronami, albo przy zderzeniach z innymi atomami w wysokich temperaturach. Czyli to trochę tak, jakbyśmy bardzo, bardzo mocno zderzali ze sobą klocki. Jeśli zrobimy to odpowiednio energicznie, to klocki pękną na mniejsze kawałki. Tylko nie róbcie tego w domu, bo trochę szkoda jednak klocków. A teraz słuchajcie najlepszego. Co Maria robi w pracy? Możemy też zniszczyć jądra atomowe. I ja robię to na co dzień w swojej pracy. W której zajmuje się fizyką cząstek elementarnych, czyli takich najbardziej podstawowych cząstek, które budują nasz świat. I razem z moimi koleżankami i kolegami, my rozpędzamy atomy odrapane z elektronów, czyli jądra atomowe, do bardzo wysokich prędkości, takich bardzo, bardzo wysokich, prawie do prędkości światła, i zderzamy je w ogromnych zderzaczach. Pozostałości po tych rozbitych jądrach atomowych są rejestrowane w urządzeniach zwanych detektorami, i my badamy je przy użyciu superkomputerów. I tak naprawdę dzięki niszczeniu atomów i badaniu tych pozostałości po rozbitych jądrach atomowych, my jesteśmy w stanie badać, co siedzi w środku tych jąder i jakie są najbardziej podstawowe cząstki, które budują mnie, ciebie. I nasz świat, i jakie siły rządzą naszym wszechświatem. Także, jak o tym tak pomyślimy, to w tym zniszczeniu atomu siedzi nauka, która stara się odpowiedzieć na jedne z najbardziej nurtujących pytań. O naszym świecie. Leon, naprawdę trafiłeś z tym pytaniem w dziesiątkę. Bardzo Ci dziękuję. A ja jeszcze zainspirowana Twoim pytaniem poprosiłam Marię, żeby nam opowiedziała, jak atom wygląda w środku. Trzymajcie się, bo to jest naprawdę dziwne. Atomy są w środku bardzo puste. Przynajmniej jeżeli wyobrażamy je sobie w taki uproszczony sposób. Gdyby na przykład atom wodoru miał rozmiar Ziemi i elektron poruszałby się po jej powierzchni. Jądro atomowe w centrum miałoby średnicę tak około 200 metrów. Wyobrażacie sobie to? Gdyby atom był wielkości całej ziemi, to jego jądro, to co jest w środku, miałoby wielkość raptem dwóch boisk piłkarskich. Reszta to byłaby pustka. Czyli w nas, bo my przecież jesteśmy z atomów, jest mnóstwo pustki, a jakoś to wszystko się trzyma. Nieźle, prawda? Słuchasz LAMU, Letniej Akademii Młodych Umysłów Radia Naukowego. Pora na następne pytanie, wyzwanie od 3,5-letniego Aleksandra. Pani Karolino, a czemu woda jest przezroczysta? Olusiu, powiem Ci szczerze, że bardzo mnie zaskoczyłeś tym pytaniem, bo przyznam Ci się, że nigdy się nad tym nie zastanawiałam. Dziękuję, że zwróciłeś mi na tę uwagę. Poprosiłam więc o pomoc znajomego fizyka, Darka Aksamita z Politechniki Warszawskiej. Dzwonię do niego, Pytam, dlaczego woda jest przezroczysta, a on najpierw robi przez telefon do mnie takie długie, ee, bo okazuje się, że to jest dość skomplikowana sprawa. Ale spróbował wyjaśnić, czy pytanie Olusia jest proste? Olusiu to jest bardzo trudne pytanie, i bardzo mądre pytanie, bo to jest faktycznie wyjątkowa cecha wody. Ja Odpowiedź na to pytanie poznałem mniej więcej w połowie studiów na wydziale fizyki Politechniki Warszawskiej, bo wtedy zaczęliśmy lepiej rozumieć budowę atomu i to jak atomy są względem siebie poukładane i co z tego wynika. Ha, czyli znowu pojawiają nam się atomy, ale właśnie zwróćcie uwagę, że chociaż wszystko jest zbudowane z atomów, to nie wszystko jest takie samo. Dlaczego tak jest? W różnych materiałach Atomy są poukładane różnie. Możemy to sobie wyobrazić, na przykład jak mamy klocki LEGO, więc jeśli różne klocki będą różne atomy, to po pierwsze widzimy, że no same klocki się różnią. Tak jak atom tlenu, wodoru, uranu czy węgla no też się od siebie różnią, mogą być większe, mniejsze, no ale mogą się ze sobą łączyć, no to łączą się w różne struktury. Uran, tlen, wodór, węgiel to tak zwane Pierwiastki, czyli rodzaje atomów. Woda akurat składa się z wodoru oraz tlenu. No dobrze, ale co z tą przezroczystością? Darek opowiada dalej, i żeby było prościej, uznajmy, że atomy to klocki, a światło jest porównywane do kuleczek. Może być tak, że na przykład zbudowaliśmy taką jednolitą ścianę z małych klocuszków, nie ma żadnych dziurek, i w tym momencie, jeśli chcielibyśmy, jeśli wyobrazimy sobie światło jako takie lecące, ciąg lecących kuleczek, no to jeśli mamy szczelną ścianę, no to żadna kulka nie przejdzie na drugą stronę. Natomiast możemy z tych klocków porozsuwać je troszkę, no i tak się porobią takie okienka małe, więc małe kulki przejdą. Jeśli jeszcze bardziej rozsuniemy te klocki, no to jeszcze większe kulki będą mogły przez nie przelatywać. A im więcej tych kulek światła przeleci, tym bardziej coś jest przezroczyste. To Darek Aksamit upraszczał, porównując do klocków i kulek. Fizyk na co dzień powie raczej o elektronach, o których już w tym odcinku słyszeliście. Jak tylko w szkole pojawi się temat budowy atomów, to wtedy się pojawi wątek elektronów. Czyli właśnie elektrony to są ujemne ładunki, które gdzieś tam krążą wokół jąder atomowych. I rzecz w tym, że to z oddziaływań z elektronami bierze się właśnie wszystkie te zjawiska związane ze światłem. Ale Olusiu, twoje pytanie jest naprawdę fundamentalne I masz nosa do pytań, bo woda jest niezwykłą substancją. A ja się strasznie spociłem odpowiadając na to Pytanie, bo, bo to jest naprawdę pytanie pozornie proste, a tak naprawdę to wymagające dużej wiedzy o budowie i oddziaływania atomów, żeby na nie tak precyzyjnie odpowiedzieć. Mam nadzieję, że mi się udało, no i zachęcam do stawiania następnych pytań. Olusiu, naprawdę bardzo Ci dziękujemy za to niesamowicie ciekawe pytanie, a teraz zupełnie zmieniamy dziedzinę. Pora na biologię. Pyta trzynastoletnia Marcelina. Dlaczego młode kaczki są żółte, a dorosłe brązowe albo mają zielone głowy? Ciekawa obserwacja, prawda? Z tym pytaniem zawędrowałam do ornitologa, czy też jak sam lubi o sobie mówić. Tasiarza Pawła Abstrokońskiego. To chyba nie jest łatwe pytanie, Pawle. No, przyznam, że na początku, jak je usłyszałem, to musiałem naprawdę mocno się zastanowić, ale pytanie jest jak najbardziej na miejscu, bo w przyrodzie nic nie jest oczywiste i na tym polega też piękno przyrody. Myślę, że warto zacząć odpowiedzieć na to pytanie od przyjrzenia się hodowlanym gatunkom, bo pewnie kojarzymy kaczki, kury hodowlane, pisklaki, jak się rodzą, są żółciutkie. Hodowcy, którzy przez wiele, wiele pokoleń zajmowali się tymi stworzeniami, dobierali je właśnie pod tym kątem, żeby one były żółte. Natomiast u gatunków dzikich, czyli u kaczek dzikich, takich właśnie jak krzyżówka, bo domyślam się, że pytanie a propos tej zielonej głowy dotyczy właśnie naszej najpopularniejszej, najpospolitszej kaczki krzyżówki, to już u dzikich kaczek tak nie jest. To dobry moment, żeby poszukać w internecie zdjęcie kaczek dzikich i hodowlanych, inaczej mówiąc domowych. Możecie więc wpisać w Właśnie kaczka krzyżówka i kaczka domowa. Można się było pomylić, bo przecież i to kaczka i to kaczka. Ale faktycznie właśnie tak jest, że małe kaczuszki hodowlane są żółciutkie, a dzikie kaczuszki krzyżówki są troszkę żółtawe, ale bardziej brązowe, beżowe. Są kolorami bardzo podobne do swoich mam, czyli samic kaczek. Dlaczego tak jest? Bierze się to z tego, że na samicy spoczywa obowiązek opieki nad potomstwem, więc ona musi się umieć ukrywać. Ona się musi dobrze maskować, jej żaden lis, żadna kuna, żadna wydra nie może wypatrzeć. I pisklęta, które są cały czas pod opieką matki, są po prostu ubarwione dokładnie w taki sam sposób jak ona, czyli w sposób biolodzy mówią kryptyczny, czyli taki, który właśnie umożliwia im dobrze kamuflowanie się, chowanie się. Właśnie po to, żeby nie zostały zjedzone? No tak, wszystko się zgadza. Lepiej wyglądać podobnie do otoczenia, żeby było łatwiej się schować. Tylko dlaczego w takim razie dorosłe samce krzyżówki, kaczory, mają takie wyraźnie zielone, mieniące się głowy? To przecież wydaje się niemądre. Ktoś może je łatwiej zobaczyć i zjeść. No to jest to ryzyko, które samce muszą ponieść, bo w, w świecie przyrody, akurat u ptaków, panowie muszą być atrakcyjni, żeby zachęcić partnerki. No a żeby je zainteresować, no to właśnie trzeba się pokazać, a żeby się pokazać, no to dobrze jest być właśnie takim kolorowym, takim wow! Takim wystrzałowym. Więc zdecydowana większość samców w świecie ptaków jest właśnie kolorowa. Inny przykład kaczki, kaczka mandarynka. Kaczory są wręcz no, w kosmicznych kolorach, tak naprawdę, a samice znowu niepozorne, szarawe. U ptaków wróblowych jest dokładnie tak samo czyli panowie, nie wiem, podróżniczy, kopciuszek. No, urodzika nie, bo to też jest właśnie ciekawe, że nie zawsze da się płeć odróżnić. Są takie ptaki, u których płci nie rozróżnimy, nie wiem, ptaki krukowate. Czyli można powiedzieć, że dla takich kruków to nie wygląd ma znaczenie w miłości. <noise> można tak powiedzieć. Hmm, czyli jak już mówił Paweł, nic w przyrodzie nie jest proste i oczywiste. Dobrze, tylko dlaczego w ogóle tak jest, że małe ptaszki wyglądają inaczej niż duże ptaki, dorosłe ptaki? Bo Marcelina pyta o kaczki, ale tak jest u wielu ptaków przecież. No, chociażby brzydkie kaczątko słynne, łabędzie. To też jest związane z tym, że chodzi o to, żeby te malutkie, bezbronne istoty po prostu łatwiej się chowały? Tak. Tak jak mówisz, no one są bezbronne, one są pod opieką rodziców, muszą być cały czas obserwowane. Ciekawym też przykładem, dosyć egzotycznym, są flamingi. I to jest taki w sumie właśnie prawdziwy przykład tego brzydkiego kaczątka, które rodzi się szare, natomiast w wyniku diety, czyli tego, co jedzą, a dokładnie krewetek solankowych, flaming przychodzi tę metamorfozę i z szarego staje się różowy, to czasami nawet wpada już w taką czerwień, no i to też jest yy, informacja, szczególnie w okresie lęgowym dla samic właśnie. Jeżeli samiec ma bardzo intensywny kolor upierzenia, no to jest to sygnał, że to jest bardzo dobry tato, to będzie dobry partner, bo jest w stanie znaleźć pożywienie. Wychodzi na to, że pytanie Marceliny w zasadzie może otworzyć no, całą potężną lekcję, jeśli chodzi o świat ptaków. Zdecydowanie. Jak tylko przeczytałem to pytanie, to po prostu byłem przekonany, że naprawdę można zrobić z tego cały wykład i bardzo, bardzo mi się podoba to pytanie. Dzięki Marcelino za ciekawe obserwacje i świetne pytanie. Słuchasz lamu? To już wszystkie pytania i odpowiedzi w tym odcinku, w kolejnym, między innymi. Ludzie mogą kiedyś polecieć na Jowisza? Skąd się biorą kamienie? Czy kamienie kiedyś były jednym wielkim kamieniem i się rozkruszyły? Oj, będzie się działo. Do usłyszenia. To była Lamu Letnia Akademia Młodych Umysłów Radia Naukowego. Więcej odcinków dla młodych i starszych umysłów znajdziecie na radionaukowe.pl. Do usłyszenia!